ja mam coś Drodzy Państwo, 8, oświadczenie komunikatem. 8 stycznia na Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa pan przewodniczący Andrzej Kowalik, przewodniczący Komisji Edukacji Dzielnicy 18, odczytał oświadczenie w imieniu Rady Dzielnicy 18 w temacie zamiaru likwidacji i połączenia, znaczy likwidacji, bo taka była uchwała, taki był druk, LO nr 16 i gimnazjum nr 45. Oczywiście wymienione tam było połączenie tych dwóch szkół. Ja przed panem Andrzejem Kowalikiem zabrałem oczywiście głos i broniłem jednej jak drugiej szkoły, argumentując, jeżeli chodzi o gimnazjum 45, że to jest gimnazjum, do którego chodzą dzieci z 10 osiedli, nie mówię o osiedlach podmiejskich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o LO 16, to wydaje mi się, że też Państwoście nie rozważyli takiej możliwości, nie wiem jak się to stało w ogóle, ponieważ nie było to ani na Komisji Edukacji rozmawiane, ani na sesji nie było rozmawiane, w związku z tym dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, że taką decyzję Rada Dzielnicy podjęła. Nie wiem, w czyim imieniu, czy Państwoście o tym wiedzieli. Przeczytał oświadczenie, pan Andrzej Kowalik, powtarzam jeszcze raz. Normalnie na Komisji Edukacji może wystąpić, w którym przedstawiciel Rady Dzielnicy może wystąpić, w imieniu Rady Dzielnicy 18. W imieniu Rady Dzielnicy 18. Bardzo proszę, pan radny, oświadczenie. Drodzy Państwo, i stało się to bardzo nieładnie, ponieważ chcę powiedzieć jedno, że jedna, jedyna dzielnica 18, która nie wystąpiła w obronie żadnej placówki. Poza tym wszystkie dzielnice wystąpiły i twardo broniły. Byli i radni, i przewodniczący na tych komisjach i edukacji wcześniejszych, i późniejszych na sesji. Natomiast w przypadku dzielnicy 18 jakby dobrowolnie, spokojnie dzielnica wyraziła zgodę. Załóżmy na likwidację, a później na połączenie, bo tak to ten temat brzmiał. Natomiast, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że w dniu 9 stycznia na sesji Rady Miasta Krakowa, powiem wprost, została wykradziona pani prezydent Anna Okońska-Walkowicz, która przyjechała do tych szkół, ale nie będę za długo komentował, bo to są oświadczenia i komunikaty. I w dniu 29 stycznia na sesji, przepraszam, na Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, pani prezydent powiedziała wprost, że jeżeli byśmy nie użyli szantażu wobec placówki Gimnazjum 45 i LO 16, to pewnie by te szkoły zostały. W związku z tym uważam, że nie zostało spełnione zadanie przez dzielnicę 18, gdzie można było tych szkół bronić. Powiem, że jak Państwo bliżej znacie pewnie LO 16 z dyrektorem pan Andrzej Górniak, który jest faktycznie człowiekiem takim dość ambitnym i pracowitym, ma duże osiągnięcia w tej szkole. Mało tego, to przygotował nawet termomodernizację tego budynku, jak również pani dyrektor Małgorzata Kozak-Zasadnik, która z gimnazjum 45, też jest taką osobą dość ambitną do planu. Powiem, że my się nie zgadzamy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Radni Prawo i Sprawiedliwości w tym temacie. Nie dołożyliśmy tu żadnej ręki do tego ani paluszka. To Państwa decyzja zapadła w tym temacie, dlatego to oświadczam wyraźnie. Ponieważ nasze zdanie jest takie, że należy szkoły restrukturyzować, a nie zamykać. Bo ja pamiętam taki czas, kiedy się to działo, gdzie szkoły się zamykało, gdzie budowało się budki z alkoholem. Państwo jesteście młodzi, do tego nie pamiętacie, ale pamiętam. W związku z tym wydaje mi się, że ci, co rządzą obecnie, że tak powiem, i w państwie, i w mieście, no to idą w tym kierunku i bardzo źle się w tym kierunku dzieje. To samo się działo, że tak powiem, cieszy fakt, i tu dziękujemy bardzo serdecznie, gdzie pan prezydent dostał ogromne brawa w temacie tym, że wycofał, powiem, wiele druków, które nie były procedowane i tylko na 14 placówek, że tak powiem, dwie są przeznaczone do likwidacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze poświadczył kupika? Tak, pani Ciężak? Ja nie rozumiem tego, co się działo na tej Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa, bo jeśli pan Kowalik tam był, to czyją opinię przedstawiał? Przecież żeby była opinia, przedstawiałby zdanie komisji, to musi być głosowane na komisji, musi być opinia komisji. Żeby była opinia Rady Dzielnicy przedstawiał, to musi być głosowana ta opinia na sesji. A to jest jakieś
poszedł i prywatny pogląd swój powiedział, no bo ja tego nie rozumiem. Nie wiecie, pogląd, że jeżeli mogę... Przepraszam bardzo, są oświadczenia komunikatu. No, żeby po prostu, czy jakaś opinia w imieniu jakiegoś organu, to na pewno musi być do tego jakiś dokument. No to ja tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, takie oświadczenie komunikatu, pan radny. Chciał, żeby pan Andrzej Kowal doświadczył na to, co na tej komisji powiedział, bo tak mówi, a nie możemy go już w karcie. Niego świadczy, czy powiedział to w imieniu Rady, czy w imieniu swojego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze w oświadczeniach i komunikatach? Nie widzę. Proszę Państwa, ja w oświadczeniach i komunikatach. Szanowni Państwo, sprawy dotyczące rzeczy związanych z edukacją były bardzo płynne i bardzo dynamiczne. Sprawy dotyczące przygotowywanych druków zostały opracowane w komisji, w której uczestniczyli radni miasta Krakowa z Platformy Obywatelskiej oraz pani prezydent Okońska wraz z urzędnikami. Zostały przedstawione uchwały i w zakresie tych uchwał zaczęły później, proszę Państwa, odbywały się spotkania związane z tym, czy te szkoły nadają się do likwidacji, do wygaszenia, czy też się nie nadają. W zakresie naszej dzielnicy, proszę Państwa, tak naprawdę mamy do czynienia z trzema szkołami, o których tutaj nie zostało wspomniane, jednej ze szkół, czyli jeszcze gimnazjum nr 50, do którego również Prawo i Sprawiedliwość nie przyłożyło żadnego paluszka, a doskonale wie o tym, że to gimnazjum ma być przekazane w trwały zarząd księżą palotyną, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie przykłada paluszka do takich działań związanych z tym, żeby szkoły restrukturyzować i ratować, tylko lepiej, żeby te szkoły funkcjonowały w innym trybie niż przekazywać je innym podmiotom. Jeżeli zaś chodzi o szkołę gimnazjum nr 45 i proszę Państwa liceum nr 16, to dyrekcje tych szkół oraz grona pedagogiczne, jak i również rodzice, a przede wszystkim dyrekcje tych szkół, same wypracowały model dotyczący wspólnego połączenia i bycia zespołem szkół. Nie było żadnego nacisku na te szkoły odnośnie tego, żeby się razem połączyć, tylko aby one same zgłosiły taką propozycję, aby być lepszym podmiotem edukacyjnym w zakresie pracy. Dlatego dzielnica tutaj nie miała co bronić w zakresie placówek oświatowych, czyli gimnazjum nr 45 i liceum nr 16, ponieważ ich propozycja była propozycją daleko idącą w zakresie poprawy związanej z ofertą edukacyjną na terenie naszej dzielnicy, ponieważ dzieci, które uczestniczą, które chodzą do szkoły gimnazjum nr 45, w żadnym wypadku nie straciły na ofercie edukacyjnej, tylko wręcz poszerzyły tą ofertę edukacyjną, jeżeli dojdzie oczywiście i Rada Miasta Krakowa tak stwierdzi, żeby stworzyć zespół szkół, to dostały lepszą ofertę edukacyjną, ponieważ będą miały od razu możliwość zostania w tym liceum, w którym jest dobra oferta edukacyjna tworzona w tym momencie, zajęcia na przykład z języka chińskiego jedyne na terenie całego miasta Krakowa, są one prowadzone przez Instytut Konfucjusza, jak i również zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie. Ja przepraszam bardzo, ja wygłaszam moje oświadczenie, ja panu nie przeszkadzałem w pana oświadczeniu, panie radny. Jeżeli pan sobie nie przypomina, pan także wyrażał swoją opinię, ja wyrażam swoją opinię, ja nie dyskutuję. Ja w żadnym wypadku nie dyskutuję, tylko wyrażam moje oświadczenie. Nie, pan, bo pan odpowiada na jego pytanie. Nie, ale w żadnym wypadku nie pan oświadcza. Ja oświadczam, w jaki sposób zostały zgłoszone szkoły, a nie odpowiadam na pytanie. Ja oświadczam. Dlatego też nie było ze strony dzielnicy działań, które miały być związane z tym, aby te placówki oświatowe miały być w jakikolwiek sposób likwidowane. One wypracowały model związany z tym, że będzie tam zespół szkół. A czy rzeczywiście ten zespół szkół powstanie? Bo tu chciałem przypomnieć, że projekty uchwał związane z gimnazjum nr 45 i liceum nr 16 zostały, proszę Państwa, wycofane przez pana prezydenta dużo wcześniej niż pozostałe uchwały, które były przez pana prezydenta zgłoszone do procedowania.
Więc już w momencie sesji Rady Miasta Krakowa, a byłem na tej sesji, te uchwały nie były uchwałami, które były w porządku obrad, tylko pan prezydent je wycofał wcześniej. Znając opinię, która była wyrażona przez dyrekcję, jak i również grona pedagogiczne obu szkół. Więc tutaj bardzo bym prosił, żeby używać precyzyjnych i prawdziwych informacji w tym zakresie. Chciałbym jeszcze oświadczyć, że odbyły się spotkania z rodzicami i to nie jedno spotkanie, tylko odbyły się spotkania z rodzicami jednej i drugiej placówki oświatowej, na której rodzice zostali poinformowani o wszystkich rzeczach związanych z funkcjonowaniem ich placówek, jak i również zostali poinformowani także o tym, że istnieje taka możliwość, bo to zgłaszali dyrektorzy, że będzie połączenie tych dwóch szkół. A czy to połączenie będzie? O tym zdecyduje Rada Miasta Krakowa w kolejnych krokach związanych z tymi szkołami. I rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący tutaj wnosił w zakresie informacji, które zostały zgłaszane na Radzie Miasta Krakowa, prezydent drugi wyłączył z procedowania, ale równocześnie, proszę państwa, należy pamiętać o tym, że dzielnica ze wszech miar popiera dobre zmiany, które dotyczą edukacji na terenie naszej dzielnicy. Jesteśmy dalece od tego, żeby jakiekolwiek placówki oświatowe były likwidowane na terenie naszej dzielnicy. Trzeba sobie również zdawać z tego sprawę, że jeżeli dyrektorzy oceniają swoje zasoby edukacyjne w taki sposób, że mogą stworzyć coś lepszego, to trzeba im wychodzić naprzeciwko. I wydaje się, że tutaj działania, które były realizowane przez dzielnicę, to były działania, które wyszły naprzeciwko tym szkołom. Podobnie jak działania związane z gimnazjum numer 50. Które to gimnazjum numer 50, jak państwo wiecie, zostało w dwóch krokach najpierw przeniesione na ulicę Bulwarową, teraz została podjęta uchwała o likwidacji tego gimnazjum, a myślę, że w niedługim czasie zostanie przedstawiona uchwała związana z likwidacją tego gimnazjum i przekazaniem tego gimnazjum w ręce księży Palotynów, ale tak jak chciałem zaznaczyć, na pewno tutaj PiS paluszka do tego nie dołoży. Dziękuję bardzo za moje oświadczenia. Czy ktoś jeszcze z państwa oświadczenia i komunikata? Nie widzę, dziękuję. Zamykam, proszę państwa, punkt 7 oświadczenia i komunikaty. Przechodzę do punktu 8, ustalenie terminu następnej sesji. Kolejna sesja jest zwołana na 18 marca na godzinę 18 w siedzibie Rady Dzielnicy. Wszyscy według listy obecności są powiadomieni. Proszę państwa, tym samym zamykam 20 lat 2018 roku.